Radio Wolny Manhattan, partyzancka audycja nadająca 24 godziny na dobę. Mówimy jak jest, głosimy prawdę, słuchajcie nas! Z tą krabem jest cudownika, tak jak numer PESEL, Bartek Waglewski, Fisz. Zajmuje się gadaniem, opowiadaniem, krzyczeniem, wrzeszczeniem, graniem na basie w zespole Kim Nowak. Przede wszystkim nie jestem aktorem, więc zawsze w studiu czytam swoje teksty, wrzeszczę je sobie, opowiadam. Tu musiałem się troszkę wgryźć w rolę takiego DJ-a jakiegoś radiowego. Z czym też czasami mam problem, bo nie lubię DJ-ów radiowych za bardzo. Rozpoczęła się ewakuacja. Bierzcie dupy w troki, podobno przy 23 ulicy woda jest już w miarę płytka. Nie będzie łatwo, ale nie ma innego wyjścia. Nie do końca wierzyłem, że to jest gra komputerowa, bo ja jestem graczem dosyć słabym, rzadkim. No i wszystkie te postacie, które tam występują, są jakieś takie bajkowe, przerysowane, bardzo fajne. Cała ta inwazja kosmitów. I rozmach chyba bardzo hollywoodzki, tak naprawdę mi się wydaje, że to wygląda jak film. Pamiętacie tę małą falę, co przelała się przez centrum parę godzin temu? Mówiłem wtedy, że to sprawka tych mackowatych najeźdźców z kosmosu. Otrzymaliśmy kilka telefonów od cywili rozrzuconych po centrum. Gorzej niż myślałem, bo to kosmiczne maszyny z kosmosu. Inwazja obcych. Tak, nie przesłyszeliście się. Inwazja obcych w naszej betonowej dżungli. Pewnie zastanawiacie się, co ja dałem. Nie dziwię się, mam podawać prawdziwe informacje, a nagle wyciągam z dupy jakąś historyjkę o kosmitach.